Cześćka, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Gothica 3. No i dzisiaj kontynuujemy zabawę. Teraz znaczy się, kontynuujemy zabawę i idziemy wybić smoki, które znajdują się pod Cave Brown. Znajdziemy tam dwa smoki, które będzie trzeba unicestwić. Dodatkowo znajdziemy tam chyba też ciężki kuferek dla nas, coś fajnego. Bam! Gin, pełzaczu! Polowanie na smoki, moi drodzy, czas zacząć. Łowca smoku bezimienny. Ciekawe jestem, ile expa dostanę za nie. Co to jest? Ukryte skarby? I myślę, że coś ukryli tutaj. Jakieś śmieci powypadały i dalej. Gobliny! Goblinki atakują. Małe goblinki. Ta muzyka. Dum, dum, dum. Jakby moi drodzy mnie coś miało zjeść zaraz, nie? Goblin mnie zje. Albo dwóch goblinów. Albo trzech goblinów, albo czterech goblinów, albo pięciu goblinów. Albo pełzacz mnie zje. Co tam jeszcze jest, skinia ma dla mnie ciekawego do pokazania? Złamany. Ty, bo beziek cię złamie. Złamie cię, ale to od razu umrzesz. U nie, tam widzę ogry. Wory, 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 siabada bada. Hyamory. Panowie ogry. Albo pani ogr, czy ja mogę cię stąd szczelić? Czy ja ci coś zrobię tą szczałą? Tam jest dwóch panów ogrów. Przyjdą oni do mnie? Ubu dubu, pan ork, pan ogr. Oh shit, oh shit. Oh shit. No na pewno. Boom, headshot, dawaj pałę. Nie, spadłeś. Czemu? Kurde, spadł mi. Tutaj co weszliśmy, to jest taki chyba górny poziom. Jeżeli chodzi o tą jaskinię. Jaszczurka, gin. Chrząszczy już postanowiłem, że nie będę zabijał, bo to są małe, niewinne stworzonka. I szkoda mi się ich zrobiło. Moi drodzy, wypij trochę potionków, przydać się. I potiona many może chlupni. No i lecimy dalej. Zejdziemy teraz na ten najniższy poziom. Tu są pełzacze. Czemu one idą do tyłu? I don't know. But okay, yo. Co tu się od Janie Pawla? To nic nie metalowy da. Kufer. Czemu to nic nie da? Bo mnie pełzacz szuka.
nie czuję, gdy rymuje, uje. Dobra, panie, parłeś pan, to dawaj pan, otwieraj. Bezi. Nie łam, bo cię złamię. Bo cię złamię. Bezimienny bohaterzu. Ziółka, ziółka, ziółka. Marihuanen. Nie, no dobra, to nie jest marihuanen. O Boże, nie, będzie, spokojnie. Nie rób ślizgów. Tak, stójcie sobie panowie, ja sobie was zabiję. Gdzie kolega poszedł? Usiedł. No co, kolego, nie przejdziesz dalej? Bo masz za duże nogi. Ho, dobra, leży. No fakt, tam na dole smoka widać. Oh shit. Coś czuję, że mam przerypane z tymi smokami. A to jeszcze chwila, moi drodzy, nie przyjmujmy się smokami na razie. Zajmijmy się tutaj zbieraniem kufrów, tak? To co lubimy. Złamany. I łamaniem wytrychów. Łamiemy Bezia. Złamiemy cię, Beziu. Metalowy kufarek, bęk. Same śmieci, ale co mi tam? Tutaj gdzieś jeszcze będą gobliny. Gobliny. O, chciał mi się wyłączyć monitor. Zabójstwo. Dobra, padaj. Się czuję, bym po jakiejś kopalni chodził, takiej sporawej. Oni tam się z topielcem biją. Gobliny nie lubią topielców. Od kiedy? Jedno jest zielone, drugie jest zielone. Why? Goblins, why? 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 Po kolei do golenia, po kolei za 5 zł. Nie wychodzić z kolejki. Dokładnie. No i tu mamy. O, sporo tych topielców tu było. Ale no i tu jest to dalne wejście do jaskini. W którym właśnie można zejść do smoków. Why you do that? Paczka z bronią. Dobra, moi drodzy. Trzeba się dobrze ustawić. Nie spadaj, Bezio, co ty robisz, kolego mój? Tu jedzie smok. Ale się zlękłem, what the hell? Nie zapisałem, gdzie zapisałem? 133.39. Dobra, przed chwilą zapisałem, na szczęście. Kademiut, ale widzieliście sami chyba na kamerce, bo widzę, jak się zlękłem, tak jakby, o, zatrzęsła mi się głowa. Fuck it, moi drodzy, ale się zlękłem, tak pizgnął we mnie. Nie spodziewałem się, że on może tak w górę tą, tak w górę po prostu tą kulą we mnie zrobić. What the heck, moi drodzy. Smoku! Stój. Ale nie. No mógłbyś sobie ustać po prostu. Oh dude, mamy problem. O
Odstój sobie tam, tak. Nie rób żadnych ruchów, stary. My cię załatwimy. Milion strzał później, ale co mi tam? Poczekajcie, mamy inne strzały chyba, nie? Ognista ogłuszacz, 20 obrażeń, 50 obrażeń, płonące obrażenia, dobra. Zobaczmy. Wybuchają. I chyba crash dostanę? Co jest? Nie. Takiego laga dostałem od tego. No dużo więcej temu obrażeń to nie robię, ale no dobra, niech będzie. Prosto w pyszczek. Tururum. Okej, smoki, tylko nie one. Drargrot. A tu nie powinno być ich dwóch? Czy coś mi się pomyliło? Cztery jajka, złota łuska, wycięta łuska i serce. Czyli co, pozyskujemy wszystko, tak? Do mikstury. Zobaczę jeszcze szybko. Embargo Filigasto, tak? Jedno serce mi wycięło, okej, mamy już. Musielibyśmy zabić jeszcze jednego smoka, abyśmy mieli wszystkie jajka. I potrzebujemy mikstury siły życiowej. Czyli ta, co daje chyba na stałe życie. Dokładnie. Szczaw królewski mamy. No dobra, czyli na oko mi się wydaje, że można by było chyba zrobić dwie takie mikstury. Ale nie jestem pewien, czy naprawdę można zrobić dwie? Chyba nie, nie wiem. No dobra. I tu był tylko jeden smok, czy były dwa? I zaraz zginę od drugiego smoka. Chyba słyszę drugiego smoka, wiecie? Tam dalej jest chyba drugi smok. Oh, snap. Smoków jest chyba łącznie 5. 5? 5 chyba. Dwa są tutaj. Jeden jest na pustyni. Jeden gdzieś tam koło Gelden jest, albo dwa są koło Gelden, nie pamiętam już. Więc można zrobić chyba jedno embargo Frigasto, albo dwa. Okej, sznap, uciekamy. Nie, Bezio, nie. Idź tam, gdzie swój... O, właśnie, tam, gdzie twój brat zginął. I daj się tutaj, wychyl się bardziej, no. Ty, bo cię stary nie widzę. Co to za kamuflaż, halo? Czyli tak naprawdę mielibyśmy już składniki na pierwsze embargo Frigasto, nie? Tylko brakuje nam tworzenia mikstur stałych. Czyli w ciul alchemii. Tropicka nuta.
No i elegancko. Wszystkie strzały wybuchowe poszły na smoki. No i mamy kolejne. Tak jak mówię, mamy już składniki nawet na tą miksturę. Ale nie mamy niestety umiejętności. Mamy starą skrzynię kolejną. Zdolność łowiecka, mark siły życiowej. Niemożliwe. What? A co to trudne zamki? Niemożliwe. Oh yeah. Ciężka skrzynia. Bye. Proszę, jakiś miecz chaosu. Tarcza czaszki. Tylko Lamos używa tarczy. Nie no, świruje oczywiście, że warto używać tarczy, ale nie. My walczymy dual wielding. Ten gościu fajny mieć trzyma, ale niestety jest to tylko tekstura. Dobra, uleczmy się i moi drodzy, ze smokami się jakoś uwinęło nam, więc wracamy do Sildę i lecimy do Geldern. W końcu do Geldern. Wypadałoby, nie? Moi drodzy, dokładnie. Wypadałoby do tego Geldern się udać. Ile mamy czasu? No, około 20 minut nam zajęło to. Niewolnicy cały czas się butują. Znaczy czas, by dokonać zmian. Teraz składy się tym zajmie. Okej. Jak uważasz, stary? Nas to nic nie obchodzi. My lecimy oczywiście do Geldern, kolejnego miasta. A po co wy na to, żeby zabić kolejnego smoka obok Geldern? Jakieś ale? Nie słyszę. Okej. To sobie zrobimy odcinek polowania na smoki. Ale ciekawe, czy mi się uda te smoki zabić obok Geldern. To może być problem. No, spróbujemy. Przy okazji po drodze spróbujemy sobie trochę te lasy oczyścimy. A w kolejnym odcinku zajmiemy się już tak, wiecie, czystą Geldern. Szczerwojad. Okej, dobranoc panom. Bulgot tunelowy, wilk tunelowy. Gdzie jest kolejny wilk? Bim. To są chyba questowe wilki. Bim. Halo, wilki. Geldern krótszej bez wchodzenia do miasta, spoko. Reputacja bez wchodzenia do miasta, zawsze na propsie. Amulet pradawny, który daje co? Niebieskie moce, maksymalne zdolności łowieckie, okej. Pęc, okej, lecimy dalej. Żyła żelaza, złota. Nie ma tu nic więcej. Dobra, kusi mnie, żeby zapolować na trolle. Ale nie, dziś nie udało się. Dobra, na trolle sobie zapolujemy kiedy indziej. Nie będę marnował czasu teraz. Pójdziemy sobie teraz do tej kopalni złota tutaj. Który stała się straszna rzecz.
Patrzcie, został tylko jeden gościu. Co tu robisz zupełnie sam? Widzisz tu wszystko, co pozostało z naszej kopalni. Ta świnia, najemnik Iwan, wszystko zniszczył. Oh crap. Potrzebujesz pomocy? Żartujesz? Tylko się rozejrzyj. Potrzebuję więcej narzędzi, potrzebuję więcej drewna, potrzebuję więcej ludzi. Te bryłki złota nie wyskoczą same ze skał. Porozmawiaj z Samuelem, przywódcą najemników w Geldern. Powiedz mu, żeby przysłał ludzi i sprzęt. Jest to sprawa. Iwan, ta świnia miał pilnować ze swoimi najemnikami kopalni. Zamiast tego zabił wszystkich i uciekł z naszym złotem. Mógłbym sporo zapłacić, gdyby ktoś zgodził się załatwić tego zdrajcę. Okej, zajmiemy się tym. Kupujemy tradycyjnie to, co ma ciekawego. Przepis na rybę chyba jeszcze nie mam. Sprzedajemy śmieci, jak zwykle. I bełty, łuki. Okej. Masz jeszcze trochę kasy? No dobra, ubranie farmera. Dołu złoto. Teleport do Silden, możesz sobie ucieknąć. A nie, nie możesz, bo nie masz kasy. Ho, ho, ho. Nie ucieknie stąd. Zostaniesz tutaj na zawsze. Forever. Nie ma tu nic, nic tu, nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tu nic, ciekawego. Szkoda, że tych złóż nie można zabrać, trudno. Lecimy dalej w kierunku z Geldern, już chciałem powiedzieć Silden. W Silden już trochę zbyt długo jesteśmy. Już mi się nudziło, szczerze wam powiem, Silden. Tylko stale było Silden, Silden, Silden. Z 3 odcinki chyba tam spędziliśmy, jak nie więcej. Ale na szczęście ruszamy dalej. Oh crap, ogry, nope. Oh crap, kolejny rozpruwacz. Ile tych rozpruwaczy tutaj? Krap, dobra, zabici. Jakieś dziki już tutaj atakowały. Tam jeszcze rozpruwacz. Ile tego dziadostwa tu w tym lesie jest? Kolejny szczawik widzę na moim radarze. Beziowy radar wykrył szczaw królewski, okej. Co tu w ogóle u góry jest? Gobliny. No tak, tam gdzie gobliny, tam czasami są ogry. Dzikie krwepica. O krap, uciekł mi. Uf, nienawidzę takich trzepiców. Uf, dobra. Zawsze mnie irytują, bo z nienacka mogą cię zatruć i wiecie, nagle what the fuck? Bo nagle w powietrzu. Gobliny. Kolejny goblin. Właśnie nie wiem, czy tutaj nie trzeba się powspinać po tych skałach. Tylko nie wiem, czy tu nie jest za wysoko na Beziego, ale nie, patrzcie na to, bezimienny to wszędzie na górę wejdzie. Okej. Okay. Już nawet słychać czuptanie smoka u góry. No tam są właśnie ruiny i tam jest smok, albo smoki, nie wiem właśnie. Czy tu spotkamy jednego smoka, czy dwa? I to jest kolejna próba nasza.
Dzisiaj macie odcinek polowań na smoki. Przynajmniej nie wszystkie, ale częściowo. Teraz proszę informację. To jest jeden. Tak, to jest jeden smok. Że on będzie mnie atakował, nie? No nie by było ustać tak. Żeby on dostawał obrażenia, ale mnie nie uderzał. Mamy chyba go. Najgorzej będzie, że on spadnie pewnie na dół. Tam już na wprost widać w ogóle Gelden. Nie, spadnie. Nie, smoku. Musimy później go znaleźć, bo szkoda jest, bo on ma fajne, wiecie, trofea sami sam w sobie. Nic tu nie ma. Może uzbieramy nawet na kolejną miksturę, jeżeli w ogóle się da zrobić dwie mikstury. Tego. Specjalne. Ciekawe to by było. Nie bo ma to tu był nic, w sumie ładny więcej. Boost. Sami smok nie pilnował tu ciężkiego kufra. Dokładnie, patrzcie, ciężki kufer. Kolejny, mamy łuk wojenny, 100 damage'u. Słabo. Chciałbym jakiś miecz w końcu dostać, ale miecze chyba zaczynają się dopiero później. Dwa drargroty można tu znaleźć, by the way. Bym musiał teraz tego smoka znaleźć, on gdzieś tu wylądował, nie? Dawaj, dawaj, bezio, bo szkoda. O, jest, dobra. Jest złota łuska, jajka smoków, wycięte łuska, wycięte serce smoka, nice. Okej, okay, możemy spadać. Tutaj mamy kolejne zadanie. Nie na stado, nie rzucajcie mnie na dół. Mamy stado groźnych zombaczy. Które groźnie specjalnie, jest level, nice. Jakoś niespecjalnie chce do mnie iść. No to może lepiej. Oczywiście to nie są wszystkie zębacze. Co jest z nim? Czy to nowy zębacz?
Zostawimy te zębacze, potem będziemy je wybijać. Nie będziemy robić tak nic questowo, wiecie, żeby nie było. Powiesili jakieś zębacze. Powiesili jakiś tych zębiaczków. Mamy tutaj Gunoka. Patrzysz na mnie oczami doświadczonego wojownika. Nigdy nie widziałem takiego spojrzenia u twoich słabych braci, Mora. Mora. Mora czeka. Wtedy tam ma stary w sobie. Ubraniołowce, ostre strzały, ugońca leśnego. Uiii. Co tu robisz? Z rozkazu naszego przywódcy Groka poluje na druidów. Podobno na południu jest obóz gońców leśnych. Ukrywa się kupę zrobić. Druidów. Prawdziwy uparciuch. Słyszałem, że nazywa się Torn. Nie złapiesz druida Torna siedząc tu na tyłku. Nie mów do mnie w ten sposób. Nawet jeśli jesteś wojownikiem. Wierz mi, nie chcesz zadzierać z Gunokiem. Więc lepiej uważaj. Śmieszny jesteś, kolego. Czy ja mogę sobie ich tak, o, zaatakować? Odłóż broń! O nie, wszyscy będą się na mnie rzucać, dobra. Nie zapisałem w ogóle? To było to? 003? Tak. Dobra, to wczytajmy. Nie będę na razie go atakował, bo on później nas i tak zaatakuje, więc go wtedy zabijemy. Wyjdziemy za miasto z nim i go dobijemy. Bo i wiecie, jeden z tych chciał, żebyśmy go wykończyli. O Boże, Jowanie, niedobrze. Będzie trzeba niedługo kończyć. No i tak mamy ile? 7 minut mamy. Tak akurat trochę zrobimy questów jeszcze tutaj w Geldern. Kurde, super te paladyn zombie wygląda. Dobra. Żeby tu otworzyć, potrzebujemy klucza. No właśnie. Ten jak fajny na bębna gra. Dum, 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 dum. Twoja decyzja. Klucz możemy zdobyć tutaj, z tego co pamiętam. I tu też. Tu też jest hełm paladyna. Możemy otwierać to. Patrzcie, sporo złota, ale jak weźmiemy, to nas będą chcieli pobić. Mamy hełm pierwszego paladyna, co jest najważniejsze. I tu jest klucz. Okej. Okay. Nie może się skuszyć jeszcze na ten wielki topór. Długi miecz i ten wielki topór bym podniósł chętnie. O, dobra. Lepiej sobie idź. Mam stary kufer. Nadal jakieś zwoje lecą. Nic ciekawego. Może jakaś alchemia? Tu jest napisane coś o alchemii. Elegancko, elegancko. Ile? 27 punktów. Potrzebuję 5 bryłek siarki. Naprawdę? Nie prowokuj mnie, Mora. Zdobądź dla mnie siarkę, albo pożałujesz. Tylko okay, Mora. Nie przynoś nierafinowanej siarki, jasne? No Jezu, jakie wymagania, proszę. Proszę, 5 bryłek siarki. Dobrze, oto mikstura lecznicza dla ciebie. A teraz uciekaj, jestem zajęty. Spadaj. To kupimy, to kupimy, to kupimy, bam, bam. To kupimy, to kupimy, to kupimy, bam, bam. Dobra, dawaj to. Spadaj, musisz to czytać, stary. Musisz to, stary, czytać, naprawdę. Mogę cię, nie wiem, uśpić? Nie mam zwoju snu, szkoda. Chętnie bym go uśpił, gnojka. Kamień, czy dam radę podnieść go? Zostaw. Łatwe ćwiczenie dla orka. No to spadaj, a ja chciałem poćwiczyć, no dobra. Nie da rady, żeby poćwiczyć sobie, nie lubią. Nie, mnie tu nie ma. Już
Sojuszniki, biki. Stary pierścień alchemika, jeden. Pierwszy pierścień alchemika, który zdobyliśmy. Fajne są te zadania ze skradzieżami. Czytajmy sobie. Alchemia? Samuel. Spójrzcie tylko. Nowa twarz w moim mieście. Szukasz pracy? Okej. Okay. Jesteś. Przywódca fajny miecz ma. Z Gelder. Nazywam się Samuel. Co jest do roboty w Gelder? Geldern to miasto kopalni i zbieraczy artefaktów. Do zadań najemników należy otwieranie i zabezpieczanie okolicznych kopalń. Powiem ci, że to bardzo opłacalne zajęcie. Jeśli nie boisz się uczciwej pracy, to można tu nieźle zarobić. Jasne, mimo wszystko. Chcę się do was przyłączyć. I to mi się podoba. Słuchaj bardzo uważnie. Jeśli będziesz podążać drogą wychodzącą z północnej bramy Gelder, znajdziesz jaskinię, której nie rozpoczęto jeszcze eksploatacji. Zobacz, czy warto tam otwierać kopalnię. Przy okazji możesz zlikwidować kręcące się tam szkodniki. Jasne? Jasna sprawa. Naucz mnie walki, siła, pakujemy siłę normalnie, bang. Jeszcze jeden level. Pokaż. Jeszcze jeden level do super broni. A w ogóle on fajny miecz ma, nie? Na sobie. Super. Lores. Najwyższy czas, żebyś ruszył tyłek. Więc tu jesteś, Laresie. Znowu na tropie dobrego łupu. Trudno wykorzenić stare nawyki. Szczególnie, jeśli jest się złodziejem. Szykuję teraz jeden naprawdę duży skok. Założę się, że cię to zainteresuje. No dobrze. Czym się tu mogę zająć? Przyjąłem zlecenie od bogatego kupca asasyna. Mówił, że szamani umieścili w świątyni 6 niezwykle wartościowych złotych talerzy. Chcę położyć na nich rękę i jest gotów słono za to zapłacić. Kim jest kupiec, dla którego pracujesz? To bogaty asasyn z pustyni. Nudny jak flaki z olejem, ale szczęśliwy. Rozumiem. Podszkolisz mnie trochę w kradzieży? Ależ oczywiście. Przecież wiesz, że nie ma sprawy. Ile dostaniesz za złote talerze szamanów? To ogromna kwota. Wystarczy dla nas obu, przyjacielu. Nie mogę się dostać do tej cholernej świątyni, ale wiem, że tobie się uda. Przynieś mi 6 złotych talerzy, a dostaniesz za nie górę złotych monet. Co ty na to? Brzmi dobrze. Laresie, sądzę, że masz kłopoty. Czy chociaż raz nie miałem kłopotów? No wykrzyż ty siebie natychmiast, co jest. Nie mam pojęcia, co robisz, ale wielki przywódca orków zaczyna się robić podejrzliwy w stosunku do ciebie. To dobre wieści, a co niby jest moim prawdziwym problemem? Nasłał na ciebie ludzi, byś nowy zamilkł. Zobacz, mam tę listę, ty też na niej jesteś. W rzeczy samej, ej, tego tutaj też znamy, Gorn. Skurczyby też znalazł się na szczycie listy. Jeśli spojrzę na to w ten sposób, to tak. Jaki jest tu problem? Musisz przyciągać mniej uwagi. Rytujesz sobie ze mnie? Mam się zabunkrować? Nie, nie chodzi o to. Chodzi o twoje kontakty z buntownikami. Jeśli nie będziesz ostrożny, może się to źle skończyć. O czym ty mówisz? Nie ma nic wspólnego z żadnymi pieczarami, ani z podziemiami. Jedyny kontakt, o którym wiem, który należy do buntowników, to Makognia Marius. Obecnie jednak jest znany tylko z kiepskiego gotowania. Widzieli was razem? Zawsze jestem w jego pobliżu. Człowiek musi coś jeść od czasu do czasu. Wyświetl mi przysługę i rzadziej wpadaj do niego na posiłek. Łatwo ci mówić, nie mamy tu zbyt wiele kucharzy. Jeśli potrzebujesz czegoś na ząb, mogę ci to załatwić. Wreszcie jakaś dobra oferta. Trochę chleba, mięsa, wody i powinno załatwić sprawę. To nie bankiet, ale zaspokoi mój głód. Ile to trochę wynosi? 5 bochenków chleba, 6 kawałków mięsa, rzecz jasna usmażone i 4 butelki wody. A co powiesz na wódę i gulasz? To dobry pomysł. Ej, czekaj, nie, to nie jest dobry pomysł. Ja tylko trochę wypiję, niestety skrałem się wiele za głośno, ale może przynieś mi gulasz. W porządku, zdobędę dla ciebie te zapasy. Proszę, oto twoja uczta. Hej, dziękuję. Tak jak powiedziałem, będę unikał Mariusa.
Nie podoba mi się wizja bójki z bandą orków. Uważaj na siebie. No i mamy zadanie Kostpaka zrobione. On może nas wszystkiego złodziejstwa nauczyć tak naprawdę. Wszystkich tych zdolności. Dobra. Dalej, pogadajmy sobie teraz z tym typem tutaj. Hej, doszły mnie słuchy, że hełm pierwszego paladyna zniknął. No dokładnie. Jesteś na bieżąco. Jestem gotów zapłacić za ten przedmiot 2000 złotych monet. No dobra, pasuje mi. Deldern, nieznajomy. Co no mogę kurde, dla ciebie to zrobić? Było. Tak to do mnie zagadał, że ktoś ukradł hełm. Proszę, sprzedam ci hełm pierwszego paladyna. Niesamowite. Dobra, dzięki. Znajdę tu jakieś artefakty? W południowej części miasta w fortecy jest magazyn, gdzie przechowują wiele wartościowych okazów. Jakie artefakty najbardziej cię interesują? Powiadają, że w Geldern ukryto 7 pradawnych pierścieni alchemików. Na czarnym rynku są warte ponad 3000 złotych monet. Naprawdę chciałbym mieć 7 pierścieni alchemików. Mówisz jak ktoś, kto zna się na kradzieży. Znam wielu złodziei. Jak każdy, kto zajmuje się artefaktami. Choć sam nie wiem zbyt wiele na ten temat. Ale słyszałem, że Lares, jeden z najlepszych złodziei w Myrtanie, przebywa teraz w mieście. Znam Laresa. Jeśli chcesz, mogę was poznać. Zrobiłbyś to? Zapłaciłbym ci 1000 złotych monet. Zobaczę, co da się zrobić. Kurde, za pogadanie 1000 złota, jasne. Owszem, zajmuję się głównie artefaktami. Więc jeśli jakieś znajdziesz, przynieś je do mnie. Okej. Okay. Może nawet miałbym dla siebie jakieś artefakty, czy nie za bardzo? O lol, można sprzedawać receptury? Nice, nie wiedziałem o tym, że jak się kliknie tutaj dwa razy, to przyłącza nam się tutaj na różne rzeczy, możemy sprzedawać tutaj. Notatki można sprzedać nawet. A mogę sprzedać... Aha, mam tutaj dwa takie schematy i takie dwa schematy. I na przykład jak już nie chcę umieć robić szerokich mieczów, to sobie sprzedaję to. Dobre. Bo jakbym potrzebował nagle sporej ilości kasy, to mogę te dwa schematy sprzedać i zarobić na tym, nie? Fajnie, nie wiedziałem o tym. Kurde. Człowiek się stale czegoś nowego uczy. Sprzedajmy mu tutaj te przedmioty z tymi pieniążkami, bo to jest bardziej wartościowe u niego. I sprzedajemy mu tutaj te wielkie topory i niepotrzebne rzeczy. A nie masz kasy. To wezmę wodę, wino, dołożę złota teraz. Dobra, tutaj kasę, WD, przepis na WD. Kostur, maga, bełty, no nie za bardzo, no dobra. Co bym mógł tu... To mogę odłożyć. Dołóż złoto. Handluj, okej. Okay. Pogadajmy z Laresem, żeby pogadał z tamtym typem sobie. Lares. Sprzedawca artefaktów Jared dałby sobie uciąć rękę, żeby cię poznać. Słyszałem o tym Jaredzie. Podobno nieźle płaci. Chyba złożę mu wizytę. Idź do niego od razu. Okej. Okay. Plus 2 w Geldern. No ładnie. Z tego co kojarzę, to się tu gdzieś paczka z bronią leży. O, nie tutaj, nie wiem, coś mi się pomyliło, ale pamiętałem, że gdzieś paczka z bronią leżała luzem. O właśnie, paczka z bronią. Ja tutaj mam oczywiście klucz, który był tam, gdzie hełm pierwszego paladyna. Więc możemy sobie tutaj wziąć te bardziej wartościowe rzeczy, czyli... Przeczytamy sobie najpierw pulpit, może jakaś alchemia. Nic ciekawego. Pierścień alchemika. Jest to coś ciekawego. Szeroki miecz jest stani, długi miecz też nie. Wiecie, ja na razie nie chcę tyle kasy zbierać tego wszystkiego, bo to później po rewolucji się zbierze. Tylko zbieram najważniejsze rzeczy questowe i powiedzmy dla mnie ważne. Ciężki kusza. Ciężki kufer, krwawe żniwa, dobra. Kolejna kusza. Ciekawe kiedy bronię będę dostawał. No to chyba będę musiał poczekać pewnie do tego. 6 na 7. Kurde, brakuje mi jeszcze jednego amuletu. Przestań się obijać. Gdzie ty leziesz, Mora? Spokojnie, z tobą pogadam w innym odcinku, stary. Ja
Z kim oni się tu biją? Royalista. Weźmy sobie teleport, żebym później nie biegał na marne. Dobra, brakuje mi jeszcze jednego mi tego brakuje. A, już wiem, gdzie ostatni został mi do zabrania. Tutaj co jest ten Markus. I mamy zdolności złodziejskie i coś o alchemii. Quest zrobiony. No i od razu to zróbmy do końca. Rozmawiałem z Laresem. Skontaktuję się z tobą. Wielki Lares! W moim sklepie. Nie sądziłem, że dożyję tej chwili. Tak, tak. Zawsze. Tylko nie dostań zawału. Dziękuję, przyjacielu. Oto złoto, które ci obiecałem. No, dziękuję, oto przyjacielu. Oto 7 pierścieni alchemików. Nareszcie. Wracam do interesu. Dam ci minimalną cenę, jaką mogą osiągnąć na czarnym rynku, dobrze? No dobrze, pasuje mi 3000, to i tak jest spoko. Da, załatwmy się tego alchemika. Znamy się? Jeśli nawet, i tak bym nie pamiętał. Jestem starcem i nie pamiętam już twarzy. Jestem starcem i nie pamiętam wszystkich ludzi. Rozumiem. Kim jesteś? Cóż, zastanówmy się chwilę. Chyba nazywam się Renwick. Nie? Tak. Nazywam się Renwick. Więc kurde. Co tu robisz? Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Spytałem, co tutaj robisz. Już prawie wiedziałem. Nie, jednak nie pamiętam. Ciebie to nie obchodzi. Jesteś alchemikiem. Tak, dokładnie, właśnie. Dziękuję, synu. Teraz pamiętam. Tak, jasne, alchemikiem. Mogę ci w czymś pomóc, staruszku? Oczywiście. Co to ja miałem zrobić? Miksturę. Zgadza się. Miała nawet być bardzo potężna. Brakuje mi już tylko szczawiu królewskiego. To bardzo rzadka roślina. O, tak. Idź mi ją przynieś, dobra? To znaczy, będziesz mnie wtedy nauczał? Nauczać? Rozumiem. Pomyśl o tym. Jesteś alchemikiem imieniem Renwick, a... Zgadzaj sobie. Proszę, oto twój szczaw królewski. Szczaw królewski? Cały czas to naprawdę? Och, to cudowne. Mogę więc ponownie poświęcić się moim... Możesz znowu poświęcić się ważeniu mikstur. Zgadza się. Dokładnie. Dobry ten typ jest. Podzięce, mikstura lecznicza, ale nie wiem, czy chciałbym pić tę miksturę, bo skoro masz takie zeniki pamięci. Możemy też od niego uczyć się alchemii, nauki przeciwko chorobie, wiecie, że nie będziemy dostawać chorób od zwierząt. Ma pradawną tabliczkę, ale nie potrzebujemy, weźmy tą. I wypadałoby sobie już zawczasu kupić, żeby już mieć na zaś. Tak, mikstura wytrzymałości, mikstura siły życiowej. Mikstura myśliwska, mikstura siły. Lepiej się nie wtrącaj. W sumie to tyle. 5000, okej. To w sumie tyle, co zarobiliśmy na tych zadaniach złodziejskich. A jeszcze mamy zadanie od Laresa, za które też dostaniemy sporo hajsu. Więc bardzo fajnie. Dalej. Tutaj te przemiany nie potrzebuję. Nie będę chyba korzystał z tych przemian. Nie wiem, czy w piłce sobie zostawię. Pam, 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 pam. Jedną łyżkę sobie zostawimy. Tego nie potrzebuję, miotły nie potrzebuję, noże. Tego nie potrzebujemy. To będzie wszystko, dobra, oddałeś mi akurat kasy za moje tam. Ile do levela? No jeszcze trochę sporo brakuje. Liczyłem, że może w tym odcinku założymy już nową broń, ale jeszcze nie, musimy poczekać jeszcze. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku już założymy sobie nową broń pewnie. A przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie już dobrze. Spróbujmy kamień podnieść, może dostaniemy bonus za darmo.
to dla mnie za ciężkie. Szkoda. Chyba jakby podniósł, to byśmy mieli już więcej siły, nie? Ale dobra, zapiszemy sobie tutaj, bo i tak dłuższy odcinek macie. Kapkę i zapiszmy. I tu zapisać może na tym sejwie. No i co, moi drodzy, ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. No i cześć, do usłyszenia. I moje statystyki, tak jakby ktoś chciał zobaczyć, co ja nauczono mam. Więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się i hej.